Hej, z tej strony Asia Krech. Tu Ida Krech. Z tej strony Ewa Krech. To, co Wam pokazuję z tyłu za mną, to kotlina kłodzka w Sudetach, a w tej oto kotlinie Krosnowice. Krosnowice, które nazywało się kiedyś Rengersdorf, między innymi. Tutaj mieszały się różne wpływy, przecież i austriackie, i czeskie, później polskie. Wyobraźcie sobie, że w latach 30. Czesi nazywali tą naszą wioskę Rankerow. Moja propozycja to Rankerow. Uważam, że nasz browar powinien nazywać się Piwo, nie? Ponieważ łączy ze sobą piwowarstwo oraz ogrodnictwo. Propozycja nazwy browaru to Ranek albo Poranek, bo nawiązuje to do dawnej nazwy naszej miejscowości, czyli Rankowo. Podczas spaceru najlepiej się myśli, więc dwie propozycje do nazwy naszego browaru. Jedna propozycja prosta, numer naszego domu 91. 9 plus 1, czyli strzał w dziesiątkę. Fajne, można robić etykiety. Drugi pomysł, ponieważ ja się nigdy nie umiem zdecydować na jeden, to, że biznes będzie wspólny. Hubert się zajmuje browarem, ja się zajmuję ogrodem, to może browar przy ogrodzie. Zastanówcie się nad tym. Cześć. Pozdrawiam z Oslo. Pozdrawiam.